zamienić całą nową Rudę w taką kulturalną wioskę w trakcie tych 2 tygodni. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie na mapie kulturalnej Polski i Europy. Już za rok Nowa Ruda i Ludwikowice Kłodzkie staną się miejscem, w którym ożyją mity i legendy, a ludność zejdzie do podziemni. Lipiec 2013 roku płynie bowiem pod znakiem pierwszego festiwalu sztuk metafizycznych. Centrum festiwalu umiejscowione będzie w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Jednak nie tylko tu, ale też w 4 innych miejscowościach, czyli Kłodzku, Ludwikowicach Kłodzkich, Radkowie i Trzebieszowicach, odbędą się konkursy, warsztaty, panele dyskusyjne, koncerty, wystawy, pokazy filmów i happeningi, a wszystko związane będzie z metafizyką. To są i bajki, i science fiction, a to też mogą być i tajemnice, i różne historie, i domniemania, i legendy. To jest wszystko właśnie metafizyka. Punktem kulminacyjnym festiwalu i jego zakończeniem będzie prapremiera rock opery Szambalia, którą skomponował Maciej Pawłowski, a tekst napisała Anna Nowak. Rock opera zostanie wystawiona w Ludwikowicach Kłodzkich w miejscu, gdzie znajduje się tajemnicza Muchołapka. Magiczne miejsce, Muchołapka. Tyle legend się z nią wiąże i tak nas zainspirowało, że postanowiliśmy zrobić to najbardziej magicznym miejscem w tym kraju, czyli umieścić tam rock operę Szambalia. To jest miejsce, gdzie podobno doszło do spotkania 2 cywilizacji, podziemnej i naziemnej. Nie chcę zdradzać szczegółów rock opery, ale jak tam kiedyś ktokolwiek, kto przybędzie, to będzie wiedział, dlaczego właśnie to, a nie inne miejsce. Cały pomysł na Szambalię narodził się tutaj oczywiście. Natomiast jest to połączenie mitów tybetańskich, mitów o legendarnej cywilizacji, która w erze Złotego Wieku zeszła pod ziemię i z którą tak naprawdę przez całe tysiąclecia ludzkość próbowano nawiązać kontakt i ten kontakt został nawiązany. W okresie II wojny światowej Niemcy na terenie tu Ludwikowic i Głosowic budowali tajemniczy obiekt Tyrize. Jeden z obiektów największych, sami Niemcy mówią, że była to największa budowla militarna budowana w czasie okresie II wojny światowej. Wystarczy trochę wyobraźni, by już teraz, patrząc na Muchołapkę, wyobrazić sobie efekt końcowy, czyli wskrzeszenie legendy o tajemniczej cywilizacji, która dawno temu zeszła do podziemi, czyli Szambali. Już to samo w sobie kryje tajemnicę, ale to nie wszystko, bo te miejsca kryją też tajemnicę twórców III Rzeszy. Wszystkie te budowle są pod ziemią. Wiem, że jest kilka kondygnacji. Do części udało się już wejść, one są dostosowane do zwiedzania, ale one są. W tej chwili są udostępnione 3 z wejść do Rize. Jest to Włoda, Szasówka i Walim. Każdy jest inny, każdy jest ciekawy. Najlepiej wszystkie odwiedzić, żeby mieć pogląd na wielkość tego przedsięwzięcia, to dobrze jest naprawdę obejrzeć wszystko. Pierwszy festiwal sztuk metafizycznych zaplanowano na lipiec 2013 roku.